Niedzielna Loża w Radiu Opole. Witam Państwa w to niedzielne przedpołudnie. Aneta Skomorowska-Kobza przed mikrofonem, a w studiu zgromadzeni goście pani Natalia Podmostka, Nowa Lewica. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan Tomasz Krupa od Nowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Nowak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. I Antoni Konopka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Państwa. Dzisiaj dwa tematy. Pierwszy temat to protesty rolników, jakie przetoczyły się w mijającym tygodniu przez nasz kraj. Powodem tych protestów są ceny zbóż i rzepaków w skupach. Zdaniem protestujących niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża i pikujące ceny zbóż na światowych rynkach postawiły polskich rolników w dramatycznie trudnej sytuacji. W Szczecinie na przykład rolnicy rozbili miasteczko protestacyjne. W innych miastach, także na Opolszczyźnie, wysypują zboże przed biurami poselskimi polityków Prawa i Sprawiedliwości. Polskie Stronnictwo Ludowe chce odwołania ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, a na protestach pojawiają się takie hasła mocne, jak na przykład Judasze czy Złodzieje. To hasła w stronę rządzących z Prawa i Sprawiedliwości, więc może na początek Michał Nowak z Prawa i Sprawiedliwości, słuchamy. Dziękuję serdecznie pani redaktor za oddanie głosu. Ja bym chciał wskazać kilka oczywiście rzeczy, które mają wpływ na te ceny zbóż. Ale zacząłbym od regionalnej kwestii, od regionalnej naszej kwestii, bo w piątek bodajże był protest, ale protest rolników był przed siedzibą takiej dużej spółki Bioagra. A co się okazuje? A właścicielem tej spółki Bioagra jest pan Zbigniew Komorowski, czyli członek PSL-u. Tak, członek PSL-u, który zatrudnia też pana byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka. I tam rolnicy podnoszą takie właśnie sprawy, że to właśnie te duże spółki, i tak twierdzą rolnicy, że na przykład Bioagra, czyli tu powiązania z PSL-em, to one właśnie sprowadzają w ogromnych ilościach tu akurat kukurydzę. Tak twierdzą rolnicy, że tu akurat kukurydzę, co powoduje, że ci rolnicy nie mogą sprzedawać swojej kukurydzy, bo wszystkie te magazyny są powypychane, a ta spółka od lat skupowała od rolników. I tu też powstaje pytanie, kto skupuje zboże w Polsce, kto skupuje zboże z Ukrainy? No nie ci mali rolnicy, bo przecież oni nie mają na to ani środków, ani możliwości, tylko te właśnie duże podmioty, duże i bardzo duże podmioty i pośrednicy. I tu akurat celnym wydaje się pytanie, które sformułował pan minister Janusz Kowalski do PSL-u. W ilu tak dużych spółkach właśnie są członkowie PSL-u i jaki to ten proces jest, jaką ma skalę. I to jest jedna nasza regionalna sprawa, którą tutaj można zaobserwować. Drugą oczywiście rzeczą jest to, że trzeba patrzeć na trendy na całym świecie, tak? No bo my jesteśmy tylko częścią gospodarki światowej. No i tutaj można bardzo prosto sprawdzić, szanowni państwo. Cena na Matifie, dzisiaj sobie sprawdziłem, waha się od 1100 zł do 1200 zł. No a to już jest Matif, tak? Trzeba policzyć jeszcze koszty tego wszystkiego, bo oczywiście to jest do handlu służy, więc trzeba koszty, więc tam jest wyżej niż tak realnie są w skupach w Polsce, czy też w innych krajach. No więc jeżeli na rynku światowym jest cena około 1100-1200 zł, no to nie może być u nas cena 1500 zł, tak jak była jeszcze te 6 miesięcy czy 8 miesięcy temu. To jest jakby drugi aspekt globalny, tak? Rosja też była chyba światowym liderem, też wypchali teraz, Ukraina też stara się tutaj swoją gospodarkę bronić, przy czym jeżeli byśmy porozmawiali a takie rozmowy są, z rolnikami z Ukrainy, chociaż to są zupełnie inni rolnicy niż u nas są mniejsi, tam jest dużo większy ci rolnicy są, to oni sprzedają po 600 zł, po 600, 500, 600 zł za tonę. No, ktoś zarabia tą górkę, tak? Może i tutaj do tego pierwszego mojego punktu, być może to są właśnie te duże korporacje, które sprowadzają zboże, przetrzymują, a nie skupują i chcą na tym zarobić, co jest normalną praktyką handlową. Natomiast to też daje do myślenia, w którym kierunku powinno iść rolnictwo, tak? No bo to jednak pokazuje, jakie to ma aspekty. Jest jeszcze kilka rzeczy. Jeszcze pani redaktor... Jeszcze będzie jedna runda. Ale tylko dwie rzeczy, żeby zamknąć. Szanowni państwo, to nie tylko my mamy problemy ze zbożem. Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia. Rumunia jest bardzo dobrym przykładem. Rumunia produkuje 9 milionów ton zboża, a zostało sprowadzone do Rumunii 9 milionów ton zboża, tak? I oni mają ogromne problemy i też nie wiadomo, co robić. A skąd to się wszystko wzięło? Gdzie jest praprzyczyna tego wszystkiego? Praprzyczyną jest to, że Komisja Europejska Ursula von der Leyen
znieśli cło, tak? I teraz nie ma możliwości prawnych zabronienia, skoro jesteśmy w wspólnej Europie, nie ma możliwości zabronienia sprowadzania tego, albo odbywa się to po kosztach. Ale jakie są teraz rozwiązania, tak? Bo w drugiej turze będę odpowiadał zapewne na różne rzeczy. Jakie są rozwiązania, które już proponujemy? Bo oczywiście tak wygląda problem, a teraz co trzeba zrobić? Jakie są rozwiązania? Pan premier Henryk Kowalczyk zwołał taki okrągły stół do właśnie kwestii zboża i tam były poruszane między innymi będą poruszane takie kwestie jak na przykład nawozy, ceny nawozów, tak? No bo jeżeli nie jesteśmy w stanie sprzedawać drożej, to trzeba obniżyć koszty produkcji dla rolników, więc te ceny nawozów musiałyby ulec obniżeniu, ceny ochrony środków również i to jest jakby jedna kwestia. Drugą kwestią, tak na szybciutko, żeby już nie przeciągać, drugą kwestią jest ogromne pieniądze, które jednak trafią do polskiego rolnictwa i do polskich rolników i wolałbym, żeby to byli ci mniejsi, to jest 900 milionów złotych. 900 milionów złotych, które ma trafić jako rekompensaty za utratę właśnie tutaj przychodów w związku z importem. Mówił Michał Nowak z Prawa i Sprawiedliwości, to teraz Antoni Konopka z Polskiego Stronnictwa Ludowego się odniesie do tego wszystkiego, co zostało Z uwagą słuchałem mojego przedmówcy i stara zasada. Chcesz odwrócić od siebie uwagę, krzyknij, łap złodzieja. No tutaj oczywiście tradycyjnie wskazanie palcem, winny PSL i tak dalej. No stara śpiewka, a jeżeli rzeczywiście tak jest, że ten import jest nielegalny, że te firmy... No to dlaczego pan minister Kowalski chce się wyręczać tutaj, zamiast sam odrobić zadanie domowe i wskazać te firmy, które importują, a myślę, że jest dobry w wyłapywaniu takich różnych nieprawidłowości, w cudzysłowie dobry, to tutaj chyba nie ma problemu, że ażeby wskazać te firmy, chociaż jest pytanie właśnie, czy to jest łamane prawo, czy też nie. Nie jest łamane, ja absolutnie tutaj nikogo nie bronię, tylko pytam się w związku z tym, mogę tutaj zadać pytanie, a cóż robi pan Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa. Mówimy tutaj o Komisji Europejskiej. Komisarz Janusz Wojciechowski stoi na czele rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i co ma do zaoferowania? Dzisiaj w programie Tydzień słyszę, że rolnicy opolscy otrzymają 30 milionów euro jako rekompensaty za poniesione straty. Rolnicy opolscy, szanowni państwo, w mojej ocenie mogą, czy mogli nawet ponieść 500 milionów złotych straty, a w skali kraju to są wręcz niewyobrażalne pieniądze. Może będzie jeszcze tutaj, zdążymy omówić sobie kwestię, bo rolnik traci, to czy ktoś zyskuje, czy zyskuje konsument? Nie, inflacja szaleje. W związku z tym oczywiście jest pytanie, mówimy, pomagamy Ukrainie. Komu pomagamy? Jakie jest rolnictwo ukraińskie? A to no, właściciele kilkaset tysięcy hektarów, to jest takie może nietypowe, ale powiedzmy są takie gospodarstwa, własność albo oligarchowie, jak to określamy, bądź też wielkie korporacje międzynarodowe. W związku z tym znowu pytanie, jak przygotowuje jak bronimy polskie, ale i europejskie rolnictwo, bo jeżeli Unia czy Ukraina zostanie członkiem, będzie pełnoprawnym członkiem, czy tak już widzimy tutaj również te rynki są otwarte, to polskie rolnictwo w tym układzie może dosłownie zostać zmiecione z powierzchni. I teraz rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło wniosek o odwołanie pana ministra. Jest to czerwona kartka, nie tylko do pana ministra, ale do całej polityki rządowej, jaka jest prowadzona przez obecnie przez Zjednoczoną Prawicę. I pan minister Kowalczyk stwierdził, że nie obawia się o wynik głosowania w Sejmie. No rzeczywiście się nie obawia, no bo wiadomo, arytmetyka jest jedna, swoi i bronią swoich bez względu na argumenty. Szkoda właśnie, że panu premierowi brakło odwagi i nie pojawił się na spotkaniu zapowiadanym od kilku dni, gdzie mógł powiedzieć przecież, słuchajcie rolnicy, importują zboże ci, my jesteśmy dobrzy, to oni są źli. I znowuż ten PSL jest zły. No i ta mantra ciągle powtarza. Dlaczego brakło odwagi? Dlaczego brakło argumentów? Od kilku miesięcy jako rolnicy mówiliśmy, wjeżdża zboże, trzeba z tym coś zrobić. Czy korytarze?
którymi mogło to zboże być transportowane. Blombowanie, kaucja, cały wachlarz różnych propozycji. Nie zostało zrobione nic. Dlaczego? Ano dlatego. I teraz powiem tak. Rozmawiam z piekarzem. Mówię, słuchaj, a o ile zdrożało, czy staniała teraz mąka? No i właściwie stoi w miejscu, jak rok temu, może o 20 groszy. Pytam się, a jaki jest najwyższy, co decyduje o koszcie chleba, pieczywa? Mówi, słuchaj, wcale nie mąka. Wcale nie mąka, to jest 25%. To co najwięcej? Największy koszt to jest koszt energii, oleju, paliwa. Kto dostarcza energię, kto dostarcza paliwo, kto dostarcza ten częściem? Spółki Skarbu Państwa. W związku z tym, kto na tym korzysta? Nie jest tajemnicą, że inflacja idealnie służy do tego, żeby napędzać budżet. 1% to jest kilka miliardów złotych dodatkowych środków do budżetu. W związku z tym, niestety, to polski rolnik, polski konsument dopłaca do tego, że spółki Skarbu Państwa, budżet jest w super dobrej kondycji. Mówił Antoni Konopka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. To teraz Nowa Lewica, pani Natalia Podmostka. Słuchamy. Tutaj również słuchałam z zaciekawieniem państwa wypowiedzi, natomiast ja chcę poruszyć problem małego rolnictwa, bo były poruszone duże spółki, gdzie jest przede wszystkim ta ogromna sprzedaż. Natomiast musimy też pamiętać, że rolnicy to też małe gospodarstwa rolne, które utrzymują się na co dzień ze swoich plonów, tak? Przede wszystkim najbardziej narażeni na straty są również oni, ponieważ jeżeli nie będą mieli możliwość sprzedania swoich plonów, które wytworzyli, tak, w ciągu roku, no to też nie będą mieli za co utrzymać rodzinę. Co z takimi rolnikami, z takimi domami, gdzie jakby mówi się o wielkich tutaj zasobach rolnictwa, tak? Natomiast zapomina się też przede wszystkim o tym, że Polska składa się z wszelakiego rolnictwa. Jest to plony typowo rolne, ziemne, tak? Natomiast my też przede wszystkim dosyć dużo przekazujemy naszego dobra innym krajom, tak? Czasami zastanawiam się, będąc w sklepie, dlaczego nie kupuję polskich ziemniaków, tylko kupuję ziemniaki z Egiptu, tak? Dlaczego nie dbamy o swoje? Proszę kupować polskie. No, ja staram się kupować polskie. Mam nadzieję, że pan też, bo jak patrzę na to, to czasami państwo potrafią wspierać inne kraje, tak? Wytykać to, co między nami się dzieje tutaj w Polsce, a nie współpracować. Także chciałabym się odnieść też do tego, że przede wszystkim musimy dbać o polskie rolnictwo. Oczywiście pomagamy Ukrainie i będziemy pomagać, natomiast przede wszystkim starajmy się patrzeć na dobro naszego kraju. Bo obiecywanie, że proszę tutaj przez pana ministra Henryka Kowalczyka, żeby zatrzymać zboże, tak, że nic się nie będzie działo, to tak jak obiecywanie pana Glapińskiego, że inflacja nie będzie rosła, tak, że mamy na tyle pieniędzy, że się nie musimy o nic martwić. Mówiła Natalia Podmostka z Nowej Lewicy i jeszcze Tomasz Krupa od Nowa w tej rundzie. Problem w rolnictwie z ceną zbóż przypomina niedawne problemy z węglem, które miały u nas miejsce. Praca rządu, i to nie jest żadną tajemnicą, jest najbardziej specyficznym i trudnym zagadnieniem od kilkudziesięciu lat chyba, bo z tym, co przyszło się zmagać obecnemu rządowi, najpierw COVID, później wojna na wschodzie Europy. Praca na żywym organizmie. Cały czas musimy dążyć do tego, żeby ratować sytuację. Nie wiemy, co nas czeka w najbliższym czasie.
Drodzy Państwo, jeżeli mówiliśmy o problemach z węglem, z dostępnością węgla, też tutaj, jak przedmówca powiedział, ceny w dużych spółkach poszybowały w górę. Węgiel już się zbliżał od tony do 3000 zł. Prace rządu, które były podjęte dosyć sprawnie i szybko, oczywiście można oceniać przez wielu ekspertów, że można było zawsze szybciej. Oczywiście po szkodzie i po fakcie można zawsze powiedzieć, że można było coś lepiej zrobić. Natomiast dziwnym trafem, jeżeli jak się udało już przeciwdziałać akurat rosnącym cenom poprzez uruchomienie dodatkowych punktów dystrybucji węgla dla mieszkańców, poprzez współpracę rządu z samorządami, momentalnie dziwnym trafem w spółkach prywatnych ceny zaczęły spadać i zrównywać się z kwotą, gdzie samorząd sprzedawał ten węgiel za 2000 zł. No i teraz mamy taką sytuację, że różne spółki, ja już tu nie mówię, czy spółki zarządzane przez człowieka z jednej partii, czy z drugiej partii, ale my coraz częściej widzimy, że nasz model rolnictwa zmierza do tego, który jest właśnie na wschodzie, czyli w Ukrainie. Duże spółki, coraz większe te spółki powstają, i pojawi się problem małych rolników, którzy faktycznie jeszcze chcą utrzymywać tą tradycję małych czy średnich gospodarstw, że ci najmniejsi rolnicy będą mieli problem, a spółki potężne, które się rozwijają, będą dyktować warunki, jakie mamy w gospodarstwie na terenie naszego kraju. Tutaj z panem się zgodzę i to trzeba też zaznaczyć, że Polska nie jest akurat wyspą, która jest oderwana od rzeczywistości, od gospodarki światowej i ten trend jest na terenie całej Europy i świata. No, mówię, nie możemy akurat porównywać, że rząd zrobił coś źle, ma być super pięknie. Jeżeli akurat cały świat akurat boryka się z tymi samymi problemami. A nasze położenie, jeżeli chodzi o Europę, no jesteśmy najbardziej zaangażowanym krajem w pomoc Ukrainie i powiedzmy tą stabilizację i pomoc. My jesteśmy na tym froncie, gdzie z każdej strony przez nas wszystko przechodzi. Już patrzą się na kwestię obronności, o kwestię energetyczną, kwestię teraz rolnictwa. I to jest kolejny punkt, którym na pewno musimy jakoś rozwiązać w najbliższym czasie, a to, co było w ostatnich miesiącach, to okazuje się, że nawet te sprawy wszystkie przycichają, pozostały rozwiązane właśnie przez rząd. Mówił Tomasz Krupa z Odnowy, Michał Nowak z druga runda. Tak, dziękuję serdecznie jeszcze raz pani redaktor za udzielenie głosu. Ja bym się chciał troszeczkę odnieść do kilku wypowiedzi. Tutaj pani Natalia mówiła właśnie, że polskie rolnictwo to mali rolnicy. I to jest słusznie. I to jest słuszne podejście i ja właśnie takie samo prezentuję, dlatego że już zacznijmy od konstytucji. Konstytucja mówi, jaki jest ustrój rolny państwa. Ustrojem rolnym państwa są gospodarstwa rodzinne. Koniec i kropka. Gospodarstwo rodzinne jest prowadzone przez rolnika indywidualnego. To doprecyzuje ustawa UKUR. Natomiast i dlatego polski rząd wspiera polskie rolnictwo. Właśnie dlatego wspiera polskie rolnictwo. Teraz 12 tysięcy hektarów trafi do polskich rolników w Opolszczyźnie. Tylko na Opolszczyźnie. 12 tysięcy hektarów trafi do rolników indywidualnych. Ale dlaczego ja pokazałem te spółki? Bo najważniejszym pytaniem jest, kto sprowadza to zboże? No właśnie nie ci mali rolnicy. To mały rolnik to jest od hektara do 300 hektarów i oni nie zajmują się sprowadzaniem zboża z Ukrainy. No to kto je sprowadza te zboże z Ukrainy? No właśnie tacy magnaci PSL-owcy, bo uderz w stół, a nożyce się odezwą. Konkrety, proszę, no to konkrety. Jeżeli pan Kowalski już nie wie, to niech poszuka. A pan posługuje się tu jednym nazwiskiem, wyrwany z kontekstu i tak jak mówię, łapaj złodzieja. Panie Antoni, uderz w stół, a nożyce się otworzą. I tak właśnie to działa. Muszę zareagować, więc, jak pan tutaj ten temat. Ale jest mówimy pytanie. Mówimy rolniczy, czy jest pan... węgiel. Mówimy tutaj, pan rzuca jedno nazwisko tutaj na stół. Ja postaram się nie panu nie przerywać. Pan schodzi z ja się staram nie przerywać. Czy pan Komorowski jest, czy pan Komorowski jest członkiem? Michał Nowak. No bo regionalnie, czy jest członkiem PSL-u? Nie wiem. No to ja panu mówię, że jest. A zatrudnia pana Waldemara Pawlaka?
Ale co, co ma tutaj zatrudnia? No to pokazuje, no, tylko... No to, niech pan kontynuuje. Proszę, proszę zobaczyć. No kto sprowadza? Duże firmy. To jest jeden z... kto węgiel sprowadza? Zapewne... No i tak będziemy za chwilę cały czas rozmawiać. 10 milionów ton węgla sprowadziliście, sprowadzaliście przez ileś lat i będziemy się tutaj tak przekamać. Niech pan powie rolnikom tak. Szanowni rolnicy, jest wojna na Ukrainie, trudno, musicie to zrozumieć. Nie, to jest musicie dopłacić. No, ale to jest nieprawda. No, to jest nieprawda. I wie pan, ja preferuję rozmowę kulturalną, tak, która nie polega na przerywaniu. Jeżeli powiedziałem, skąd się to bierze, kto kupuje? No, odpowiedź jest prosta. Kupują to duże podmioty, tak? No to teraz sprawdźmy, dlaczego to kupują duże podmioty i kto jest w tych dużych podmiotach. I proste. No, proszę, akurat sprawdź. U nas regionalnie wychodzi tak. No to niech pan zaprzeczy tym faktom, więc opieramy się na faktach. Jeżeli chodzi ile o węgiel... Sprowadził? Jeżeli chodzi, ile sprowadził ale, o faktach? Proszę, proszę z rolnikami, którzy protestowali. Ale ile rozmawiać. Sprowadził? Pan proszę rozmawiać z rolnikami. Jeżeli widzi pan, rzuca pan teraz węglem. Ja pamiętam, jak siedziałem przy tym stole z pana kolegami i z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej i mówili, nie będzie węgla, zimy nie przetrwacie, a ja cały czas mówiłem, węgiel tutaj do nas płynie, rząd zapewni, że będzie węgiel i nie będzie tak, że nie będzie, będzie zima w domu. Co się okazało? Dokładnie te słowa się sprawdziły. Bo rząd, ale no właśnie, bo tu jest takie rzucanie, to rzucę węglem tylko po to, żeby zrobić u słuchaczy takie wrażenie, że o, bo to same problemy. Nieprawda. Problem na rynkach światowych się pojawił, problem w gospodarce się pojawił i rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy ten problem rozwiązuje. A w przeciwieństwie no do poprzednich rządów. No węgiel, no to proszę zobaczyć, po ile jest węgiel i był cały czas węgiel. I ze zbożem tak samo. Już sekundkę. Ze zbożem tak samo. 900 milionów złotych. 900 milionów złotych premier Morawiecki i pan komisarz Wojciechowski wynegocjowali. Proszę pokazać inny kraj, który dostaje tyle pieniędzy. Proszę wskazać teraz. A który rząd pozwoli, że może nie żaden rząd. Żaden rząd. Ale nie, moment, bo muszę odpowiedzieć, żaden rząd. A Słowacja, a Węgry, a Rumunia, którą podałem, 9 milionów ton produkują, 9 milionów sprowadzone zostało, żaden. Po prostu Komisja Europejska usunęła cła i na całą Unię Europejską spływa zboże, a że my jesteśmy przy granicy z Ukrainą, to spływa w pierwszej kolejności do mnie. To jest proste, tylko trzeba chcieć to zrozumieć, a nie zrzucać, bo jest Ukraina, bo wojna. Nie. Trzeba każdy rozebrać poszczególne fragmenty. Oczywiście praprzyczyną jest wojna, ale trzeba rozebrać poszczególne momenty i później uczciwie rolnikom mówić i uczciwie też mówić tak. My pomagamy. Niech pan wskaże mi, który kraj dostał 900 milionów. Czekam. Mówił Michał Nowak z Prawa i Sprawiedliwości, Antoni Konopka, PSL się odnosi do tego. 900 milionów to jest suma, to jest suma, którą rząd zapowiada, że to będą środki pomocowe plus pomoc publiczna, na którą jeszcze się za chwilę okaże, że Komisja Europejska będzie się musiała zgodzić i później będzie ten argument, że coś nie wyszło. Ale zacznijmy jeszcze rok temu proszę państwa, pan minister Kowalczyk, zresztą też były przyjeżdżali tutaj, tak jeżeli mogę to określić, na województwo polskie, wiceministrowie i tak dalej, mówili o tym, jak to będzie cudownie dla rolników, może nie tylko, jak zostanie powołana i utworzona Krajowa Grupa Spożywcza. Zapowiedziano było, że już od kwietnia zeszłego roku zobaczycie, jak to będzie funkcjonować. No i co? Jak to się mówi, góra urodziła mysz, bo jeżeli zapytać, a ileż ta Krajowa Grupa Spożywcza skupiła w roku ubiegłym, bo to miała być stabilizacja cen na rynku, zboża i tak dalej, ile skupiła ton zboża, to proszę mnie poprawić, że ja powiem zero. Zero, nic. Czyli kolejna spółka, tradycyjnie, fajnie, tworzy się spółeczki, kolejny twór. Dla kogo? No i co my z tego jako rolnicy mamy? Mamy zakłady azotowe Kędzierzyn-Koźle. Są organy, jest zarząd, jest rada nadzorcza. I kto trafia do rady nadzorczej? No, specjaliści od mediów, dziennikarze. Ja proponuję tym, żeby tam... Dlaczego tam nie są przedstawiciele rolników, przynajmniej do Rady Nadzorczej? Wtedy byśmy wiedzieli, co się dzieje. Ja kiedy zadałem pytania właśnie do tej firmy, skierowałem do zarządu jako radny województwa opolskiego, otrzymałem taką odpowiedź, że ja sobie mogłem to wyczytać w każdej zwykłej gazecie. Żadnych konkretów, nic. Chodziło po prostu, pytanie dotyczyło o kształtowanie się cen, jaka jest produkcja nawozów, ile zostaje na rynku tutaj u nas. Po prostu żadnych konkretów. Myślę, że to byłaby bardzo interesująca taka informacja. I teraz, dlaczego też mówię to jako rolnik? Mamy pretensje do pana ministra. Co pan minister mówił w czasie żniw, pan Kowalczyk? Co mówił?
chłopy, przepraszam, nie sprzedawajcie zboże, zboże będzie droższe, więc na logikę. Kto przetrzymał, a biorąc pod uwagę doświadczenia ze żniw z 2021 roku, rzeczywiście, kto przechował, zarobił pieniądze. Jak wyszli na tym rolnicy? Oto są pretensje. W grudniu zatroskany pan premier, minister rolnictwa mówi, wiecie, rolnicy, słuchajcie, Komisja Europejska nie wyraża zgody na to, żeby dalej nie było VAT-u na nawozy. Czyli co? Od 1 stycznia będzie droższy nawóz. No to rolnicy znowuż walą, przepraszam za kolokwializm, jadą kupować nawozy. Za 3 tygodnie pan minister mówi, wiecie co, sukces, nawozy staniały. No to jakżeż ten mały, to mały rolnik i średni ma być podstawą polskiego rolnictwa. To czym się ten rolnik ma kierować? Kto ma tutaj być, podpowiadać i wskazywać, być tym źródłem informacji? To lepiej niech już powie tak, słuchajcie, prowadzicie swoją działalność rolniczą, tak jak typowa działalność gospodarcza, na swoje ryzyko i odpowiedzialność, kierujcie się sami, ja wam tutaj nic nie podpowiem, ja tylko reprezentuję rząd, jadę, przecinam wstęgi, jestem na targach, jak w Kielcach, prawda, gdzie odpowiednio został też potraktowany przez rolników, to w tym momencie ja zrozumiem. Jest minister, 7 wiceministrów. Kiedy PSL był w rządzie, góra było 4. 3 najczęściej, góra 4. Tutaj tylu pomocników i się okazuje, że nie potrafimy tutaj, pan nie potrafi powiedzieć, kto importuje zboże oprócz jednego nazwiska. Bo taka jest dyrektywa, no nie wiem. Mówił Antoni Konopka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeszcze Nowa Lewica i od Nowa była za tym, żeby przejść do kolejnego tematu, na który się umawialiśmy. Teraz pani Natalia Podmostka, Nowa Lewica. Więc tak, jeszcze się odniosę do słów pana Antoniego. Zgadzam się w 100% z tym, że jeżeli ktoś nie potrafi dobrze zarządzać i nie potrafi odnaleźć pośród tylu swoich doradców, że tak powiem, dobrego tutaj przede wszystkim, dobrej rady, tak? To może jednak niech się tym nie zajmuje. Może faktycznie, jak będzie takim pionkiem, którym tutaj przede wszystkim będzie pokazywany w telewizji, tak? Natomiast jeszcze się chciałam, jeśli mogę, odnieść do węgla, bo to tak wiem, że troszeczkę nie w temacie, natomiast ten węgiel, to tutaj chciałam zapytać, czy widział pan jakość węgla, jaką mieli możliwość zakupić, tak? A palił pan w tym piecu? Tak, ja akurat nie, ale moja rodzina tak. To ja zapraszam pana na małe wsi opolskie, w okolicach tutaj Wołczyna. Właśnie o tym mówię. Gdzie tutaj ludzie mają, piece jeszcze starego typu, tak? Nie są to kopciuchy, natomiast nie dało się palić tym. No to nie jest prawda. Okej, okay, ale to powiem w swoim czasie. Powiem szczerze tak, ja nie mówię, że każdy węgiel, który przyjechał, się nie dało palić, tak? Ale ten, który był dostępny dla ludzi, to nie wiem, czy widział pan, że to była glina. Poczekam na swój czas. Jeszcze o rolnictwie. Dziękuję bardzo. Natalia Pomaska, Nowa Lewica i Tomasz Krupa od Nowa. Słuchamy. Przywołałem węgiel akurat, żeby porównać te problemy, które się zaczęło. Ale chciałem akurat wskazać, że to nie jest tylko kwestia zarządzania, bo jeżeli akurat byśmy w stabilnej gospodarce mogli zarządzać, czy w miarę stabilnej, bez czynników zewnętrznych, które determinują nasze problemy i problemy w całym Europie i na świecie, które te problemy się rozlały akurat na szeroką skalę, to byśmy moglibyśmy mówić faktycznie, że można było zrobić inaczej, można było przewidzieć coś, natomiast akurat my żyjemy w świecie, gdzie akurat trudno od wielu, wielu miesięcy przewidzieć cokolwiek, co będzie się działo. A przywołałem temat, ten drugi, żeby wskazać, że jednak udało się problem rozwiązać. Ja osobiście jako samorządowiec brałem udział też w programie sprzedaży węgla z różnych stron świata. I tak jak też węgiel polski ze składów różnych, prywatnych czy państwowych, też nasz węgiel niekiedy akurat miał swoje minusy. Tak samo ten węgiel sprowadzany w małym procencie był faktycznie, były akurat zgłoszenia, ale to był tylko gdzieś tam w ułamek powiedzmy procenta. Mniejsza kaloryczność, faktycznie nasz węgiel jest bardzo dobrym węglem w większości. Węgiel sprowadzany był delikatnie o mniejszej kaloryczności, natomiast mieszkańcy ten węgiel też nabywali. Wracając do tematu rolnictwa.
problemem faktycznie jest, są duże skupy, podmioty, które zaczynają wskazywać i prowadzić gospodarkę rolną, jeżeli chodzi o określenie cen i przechowywania. Mały, średni rolnik nie pozwoli sobie na potężne magazynowanie, długotrwałe magazynowanie, jednak nie od małego rolnika będzie zależało, tylko ten mały rolnik i średni będzie skazany na to, co się dzieje w świecie. Panie Panie, ja mam akurat tylko jedną nadzieję faktycznie, o czym Pan mówił, o tych uwolnieniu tych wielu hektarów terenów rolniczych, wielohektarowych połaci, bo domyślam się akurat, że chodzi przede wszystkim o uwolnienie hektarów z dolnej Opolszczyzny, południowej Opolszczyzny też w głównym zakresie i mam nadzieję, że te hektary faktycznie trafią do rolników indywidualnych, tych małych, średnich i nie powstaną kolejne spółki, które będą w te hektary przejmować, a w wielu akurat przypadkach akurat już widać, że takie chyba zakusy prawdopodobnie były, co było na niekorzyść polskiego małego rolnika, na niekorzyść tych gospodarstw rolnych i mam nadzieję akurat tak jak pan akurat na pewno też myśli, grunty mają trafić ewentualnie do tych rolników mniejszych. Mówił Tomasz Krupa z Odnowy. Tutaj widzę jeszcze po lewej stronie mojej stołu sygnały, że jeszcze panowie chcą się odnieść. Ziemia jest bardzo ważna dla rolników. Najważniejsza. Znaczy, kolega? Jak pani, ja was bardzo chętnie, bo ja bym chciał kilka rzeczy. Ja proszę, tak po maksymalnie półtorej minutki przechodzimy ale do drugiego tyle pytań tematu. Było, a chciałbym też odpowiedzieć. Tak, ja będą wiem, trafiały, ziemia będzie trafiała po tak zwanych 30, czyli spółkach, które nie będą mogły mieć przedłużenia i to na przykład jest na Mysłowskim to jest 660 hektarów, na Kluczborskim 600 trafiło, na Nyskim trafi kilka tysięcy, także naprawdę jest to, w Opolskim będzie 1000 hektarów, także na Głubczyckim wiadomo, pan minister już zapowiedział 5000 hektarów, trafi dla rolników indywidualnych. Nie dla żadnych spółek, nie dla żadnych podmiotów, dla rolników indywidualnych. Mówię to jasno i wyraźnie i głośno, bo akurat tym się między innymi zajmuję, więc mogę tutaj tak to przedstawić. I tutaj zapewniam, że tak to jest robione i bez obaw. Zresztą spotykamy się z rolnikami, rolnicy to widzą. Oczywiście to jest bardzo ciężka praca. Odpowiadając tutaj na pani Natalia, mówi zarządzanie, ale nie wskazała żadnych przykładów zarządzania. No szanowni państwo, to jest tak, że jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość i pojawiają się problemy i one są i one będą, i to je rozwiązujemy. A co było za PSL i Platformą Obywatelskiej, pieniędzy nie ma i nie będzie. No pieniędzy nie ma i nie będzie. To jest właśnie, to jesteście wy. I dlatego, szanowni państwo, jest problem. Węgla został rozwiązany. Pani Natalio, to jest nieprawda. Ja akurat mam właśnie w małych miejscowościach rodzinę i muszę pani powiedzieć, że jak byłem tutaj w tym radiu, mówiłem, można węglem brunatnym palić, to właśnie przedstawiciele PSL-u i Platformy mówili, się w ogóle chłopie na niczym nie znasz, tym się nie da palić i nic z tego nie będzie. Co się okazało? Mój kuzyn właśnie pali takim węglem i mówi, weź tym swoim kolegom powiedz, że w ogóle nie mają racji. To po pierwsze. Po drugie, ten węgiel, o którym pani mówi, właśnie moja rodzina pali. I nie ma najmniejszego problemu. A to, że od czasu do czasu, i tak było kiedyś, się trafi na zły skup i źle się zły węgiel zakupi, to było od zawsze. I takie coś było eliminowane. Ale jeszcze sekundkę. Naprawdę, bo tutaj ale tylko drugi jeszcze... temat też jest ważny. No dobrze, bo to jeszcze panu radnemu chciałem odpowiedzieć. Ale jeszcze dobrze, jeszcze tak. Pan Antoni Konopka. No właściwie to wypada się tylko no, chyba uśmiechać na to, co mówi mój kolega, no, bo ciągle szukanie jest winnych. To rząd Zjednoczonej Prawicy jest taki cudowny. Rozwiązuje problemy, a sytuacja była dramatyczna i proszę tutaj mówić prawdę, bo gdyby tak nie było, to dlaczego zezwolono właściwie palić wszystkim, tylko nie oponami? No skoro było tak cudownie, węgiel jechał, prawda, tylko kiedy dotarł, w akcie rozpaczy musiały się to włączyć no, na siłę wręcz samorządy po to, żeby tutaj zapewnić, a prawo podaży i popytu, to też, że cena spadła, bo jeżeli ten węgiel pojawił się w milionach ton, tak, w milionach, a w którym momencie rząd się za to zabrał? Co, nie wiedział? Była mowa o tym, że były informacje, sygnały o tym, że coś się dzieje i że wojna wybuchnie już przed, rzeczywiście przed wybuchem. Natomiast tej wojny, natomiast chcę do tej ziemi dopytać. Tak. To jakim kluczem będzie ta ziemia dzielona? Bo to rolników to interesuje, bo ja znam przykłady,
to, co było do tej pory, że w momencie, kiedy ziemia była wystawiana do dzierżawy, bo ja sobie nie wyobrażam, że to będzie reforma rolna. No jeżeli tak, to ja się też zapiszę gdzieś tam na 30 hektarów czy i tak będę chciał powiększyć swoje gospodarstwo. Na jakiej to będzie zasadzie? To będzie sprzedawana ta ziemia? Jakim kluczem? Myślę, że to jest istotne dla rolników, bo takie robienie wody z mózgu rolnikom, gdzieś słyszę, że to będzie w jakiś sposób, czytaj, prawie że bezpłatnie, no, to chyba nie o to chodzi. Natomiast pamiętajmy o tym, że gospodarstwo rodzinne to jest do 300 hektarów. Od hektarów. Więc jest pytanie, jaki sposób, jeżeli to będzie zakup ziemi, w jaki sposób 10-hektarowy właściciel gospodarstwa będzie mógł sobie powiększyć o 20 hektarów. Przecież żaden bank nie udzieli kredytu. Zakup sprzętu. Przecież to jest... Ale to muszę odpowiedzieć, bo nie, szanowni panowie, redaktor, ale sekundkę. Dobrze, bo bardzo ja proszę, bo to jest obiecuję, że wrócimy do tego tematu na antenie Radia Opole. Ale wprowadzanie w błąd, bo to, że człowiek z takim doświadczeniem rolniczym mówi takie rzeczy, to już zakrawa na... Dobrze, nie będę określał, bo postaram się tylko merytorycznie odpowiedzieć. Szanowny panie, bo pan chyba nawet w Komisji Rolnictwa zasiada, zgadza się? I żeby nie wiedzieć, że Krajowy Ośrodek gospodaruje tylko i wyłącznie poprzez przetargi i to w przetargi w pierwszej kolejności dla rolników indywidualnych i to w pierwszej kolejności na dzierżawę i tylko i wyłącznie rolnikom indywidualnym, to, że pan tego nie wie, to jest... Ja będę musiał odpowiedzieć, bo pan w ogóle nie wie, o czym pan mówi. W ogóle pan nie wie, o czym ziemia ja mówię. Rolna jest ustawa, która wstrzymuje sprzedaż ziemi rolnej, więc to powinien pan też wiedzieć. Do 2 hektarów można sprzedawać ziemię Skarbu Państwa. Powyżej już nie, chyba że za zgodą ministra. Więc teraz chciałbym panu wytłumaczyć, na czym to polega. Polega to na tym, że te hektary, o których mówiłem, będą oddawane do dzierżawy dla rolników indywidualnych. Nie na żadne zapisy, nie na żadne jakieś... To będzie ustalał czynsz. Czynsz jest, to też pan powinien wiedzieć, bo się pan zajmuje rolnictwem. Czynsz ustalany jest na podstawie rozporządzenia ministra i to rozporządzenie mówi, jakie będzie. Do tej pory w gminie Kamienie można skończyć ten temat. Ale zostało nam 15 minut programu, a drugi temat. Ale to tylko jeszcze pani redaktor, bo nie można okłamywać rolników. Ja zapraszam już teraz na środę panów, żeby o rolnictwie porozmawiać. Umówimy się po programie, wrócimy do tego tematu rolnictwa jeszcze na antenie Radia Pole. Trzeba mówić prawdę. W środę. I mieć wiedzę. Dziękuję bardzo. Piątek, 2 dni temu, rodzice osób niepełnosprawnych zawiesili protest w Sejmie, który trwał od 6 marca. Domagali się wzrostu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego. Obecnie ta renta socjalna to jest 1588 zł brutto. Reakcją rządu na ten protest jest projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenia. No właśnie, co uzyskali protestujący? Czy uzyskali to, czego chcieli? Czy prosili o coś jednego, a dostali coś innego? Natalia Podmostka, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za oddanie głosu. Ja tutaj też jestem przedstawicielem osób z niepełnosprawnością, jeśli państwo no jakby nie mają możliwości tego wiedzieć, bo jakby fizycznie nie widać, tak? Natomiast chciałam się odnieść w imieniu osób, które właśnie borykają się z niepełnosprawnością. Te 1588 zł i 44 grosze to są pieniądze, które, jak to się mówi, za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. Nie wiem, czy panowie zdają sobie sprawę, jakie koszta ponoszą rodzice, rodziny osób niepełnosprawnych związanych z rehabilitacją, lekami, usprawnianiem codziennym, ponieważ nie jest możliwe korzystanie z rehabilitacji na co dzień. Wszelakie choroby, które tutaj potrzebują, zarówno rehabilitacji, jak i leków. Przede wszystkim sama rehabilitacja, prywatna rehabilitacja, to jest mniej więcej koszt w granicy około 150 zł za wizytę godzinną, tak? Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób osoba niepełnosprawna, mieszkająca z rodzicami, ma tutaj pozwolić sobie na samodzielne życie. Zawsze będą skazani na osoby, które będą musiały im pomagać. Tak? Ja nie mówię o niepełnosprawnościach, w których, w jakiś sposób jesteśmy sobie poradzić. Tak? Jesteśmy tutaj jakby mobilni, nie potrzebujemy 100% opieki osób. Natomiast proszę mi powiedzieć, co z dziećmi, dorosłymi dziećmi, bo o tym się zapomina, bo o dzieci się u nas dba od poczęcia do urodzin. Może jeszcze trochę, jak się urodzi, to jak jest niepełnosprawny, to oczywiście jeszcze do tego 18 roku życia funkcjonuje. Natomiast po 18 roku życia, niestety, osoby niepełnosprawne są zapominane przez jakby społeczeństwo, tak? Bardzo dużo osób niepełnosprawnych chciałoby się usamodzielnić, żyć samemu.
i móc mieć możliwość korzystania z opiekunów, tak? Być samodzielni, nie skazani na rodziców. Natomiast za te pieniądze nie są w stanie samodzielnie wynająć mieszkania, utrzymać się, a jeszcze pamiętać o lekach i rehabilitacji, którą potrzebują, tak? Proszę pamiętać, że rodzice osób niepełnosprawnych robią wszystko, żeby te osoby usprawnić do takiego poziomu. Sama jestem takim przykładem, ponieważ moi rodzice postawili wszystko na jedną kartę, żebym była tutaj jak najbardziej sprawna i samodzielna, tak? Także ja nie rozumiem też takiego podejścia wśród naszych rządzących, takiej znieczulicy po prostu. Może kiedyś, nie życzę, ale każdemu z nas może się kartę odwrócić. Mówiła Natalia Podmostka z Nowej Lewicy. Zwracała się do Michała Nowaka z Prawa i Sprawiedliwości. Patrzyłam, tak. Pani Natalio, nie ma czegoś takiego jak znieczulica. I to czy u mnie, czy też w rządzących, czyli w Prawie i Sprawiedliwości, czy też w Zjednoczonej Prawicy. Naprawdę ten problem jest problemem, który trzeba zmieniać. Ja tutaj nie będę mówił i nie będę ukrywał, uważam, że pieniądze powinny być coraz większe przeznaczane. Powinny się tworzyć jakieś systemy pomocowe, które będą bardziej wspierały osoby niepełnosprawne. Nie podoba mi się tylko to, że to robią politycy, pani poseł, która czerpie kapitał polityczny, ale sam fakt i sam problem osób z niepełnosprawnościami, i tu bym to zgradował, bo jeżeli jest mocny stopień niepełnosprawności, czy osoba leżąca, to tam powinna być bardzo duże środki przekazane. Jeżeli to jest średnia niepełnosprawność, to te środki powinny być na tyle, żeby mogła ta osoba funkcjonować z lekkim stopniem, a mam znajomych i rodzinie z lekkim stopniem, no, tu można funkcjonować, tak? I tu powinny być tylko takie wsparcie do 17 roku życia i to jest dobre. Akurat, że to jest tylko do 17 roku życia, bo można spokojnie funkcjonować. I nikt nie, i przynajmniej ja się nie spotykam z osobami, które powiedziałyby, ten proces się już zakończył i dalej nie będziemy próbowali szukać rozwiązań finansowych w dużej mierze dla osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście jest tu jeszcze dość duży deficyt do nadrobienia i myślę, że w kolejnych rzeczach będziemy robili. Proszę zobaczyć, to nie jest też tak, że rząd Zjednoczonej Prawicy nic nie zrobił. Były dwie ustawy, jedna ustawa, tak jak pani zauważyła, podnosiła jednak ten pułap, tak? Te pułapy wtedy nie były, za poprzednich rządów nie były aż tak podnoszone, teraz to zostało zwiększone. Czy to jest wystarczające? Nie, nie jest. I trzeba będzie dalej pracować nad tym, żeby w latach kolejnych zwiększać te programy. Drugim rozwiązaniem była szczególne uprawnienia dla osób z niesprawnościami, czy też to w instytucjach, gdzie można już teraz nawet skargi. To jest w ogóle w Europie nie ma takich rozwiązań, jak myśmy wprowadzili, tak? Że można skargi na instytucje i bardzo dobrze. To też jest jeden z kroków, ale też niewystarczający i powinno się z tym też zabiegać. Ja jako samorządowiec bardzo cierpię na tym, że my za mało robimy w samorządach na tym, żeby te ułatwienia dla osób niepełnosprawnych były z różnych architektonicznych poprzez inne. Jest projekt, który będzie zakładał domy dla osób z mocnymi niepełnosprawnościami, żeby no to też trzeba o tym otwarcie mówić, tak? Jeżeli jest osoba mocno niepełnosprawna, Boże, rodzice umrą, gdzieś ta osoba musi być, gdzieś mieć możliwość zaopiekowana i to takie rzeczy są tworzone. Mhm. Czy to jest wystarczające? Konkrety? Nie, to już powiedziałem, no ustawa, tak? Wprowadziła, podniosła. Druga ustawa, która wprowadziła to, że można skarżyć instytucje, jest. To jest rozwiązanie obecne tylko na przykład w Anglii, w Europie tego nie ma, czyli jesteśmy do przodu. Oczywiście pyta mnie pani, czy to jest wystarczające? Nie. Trzeba dalej nad tym pracować, bo to nie jest wystarczające. Mówił Michał Nowak z Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę się pani odniesie. Dobrze, jeszcze Tomasz Krupa i potem Antoni Konopka. Tomasz Krupa od Nowa, słuchamy. Pani redaktor na samym początku wprowadzała do tego tematu, czy to jest w formie się kompromisu, czy to jest już wyjście z gotowym rozwiązaniem. Kompromis to jest przeważnie uznawane, że to jest porażka dwóch stron. Albo, więc sukces może, dwóch stron. Albo sukces dwóch stron, no. raczej porażka. I tutaj tak słuchając się w to, co pani Natalia powiedziała, zgadzam się, co pan Michał, zgadzam się. I teraz osoby strajkujące, czy osoby żądające podwyżki jak do świadczenia socjalnego, do kwoty minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich,
by była akurat po części może określić, że niesprawiedliwa dla tych akurat osób z małym uszczerbkiem zdrowotnym w stosunku do tych akurat, co faktycznie mają akurat ten większy uszczerbek, nie mogą sami funkcjonować w społeczeństwie. I teraz, ale akurat ja mówię o tym pierwszym żądaniu, przy strajkach. Okay. Natomiast to, co zostało zaproponowane przez rząd, trzy progi akurat, którym mówimy, próg dwukrotność świadczenia obecnego, w kolejnym akurat mówimy o jednokrotności, o podwyższeniu akurat do tego poziomu i ten trzeci akurat 50%. To jest zrównoważenie i chyba tutaj pani Natalia, to jest taki może efektywny akurat wymiar tego pierwszego kroku, bo ja uważam, że jeżeli rząd akurat, z którym współpracujemy, który prowadzi politykę prorodzinną od samego poczęcia akurat już do opieki nad osobami starszymi, też musi mieć na względzie, że to jest na dzisiaj propozycja chyba akurat optymalna, natomiast nie kończąca tematu i ten temat powinien być dalej rozwijany i akurat dążyć do oczekiwań faktycznie osób niepełnosprawnych, bo co się stanie, akurat jest dziecko, powiedzmy, że staje się pełnoletnie, 18 lat prawnie i jednak samodzielność by musiała odzyskiwać, a za wsparcie socjalne w kwocie akurat co jest teraz, no to jest nierealne, to jest skazanie akurat tylko na wegetację taką, gdzie to powinno być jednak wzrost i to się dzieje, akurat ta propozycja mi się wydaje, że to jest dobry ukłon w tą stronę, którą powinno iść, ale nie przestawać na tym, co akurat się powiedziano, tylko akurat uchwała, przepraszam, ustawa, przepisy wykonawcze, ale następnie od razu siadamy i dalej pracujemy nad tym, co ma być zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję. Mówił Tomasz Krupa z Odnowy, Antoni Konopka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak, dziękuję. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana Michała, gdzie... Panowie polubili ale dlaczego? Dlatego, że no, kiedy słuchałem tej wypowiedzi, to tak, jesteśmy wyjątkowi. Myślę tutaj o obecnie rządzących. Tyle zostało zrobione. Najlepsi w Europie. No właściwie to można by patrzeć tutaj na panią, że no cóż... Jestem wdzięczna, że cóż, to, no, cóż, tak kraju, jest naprawdę. Cudownie, no ale rzeczywistość skrzeczy. No rzeczywistość skrzeczy. Te prawie 300 tysięcy osób no nie może być tutaj mieć satysfakcję z podejmowanych działań, ponieważ ich propozycje, czy nawet żądania słuszne, no nie zostały zrealizowane. Dlaczego? No bo to jest aż albo tylko 300 tysięcy osób. Kierując się tutaj logiką polityczną i tak dalej, zabrzmi to brutalnie, ale może nie leży to w orbicie zainteresowania partii rządzących. Dlaczego? A dlatego, że zacytuję tutaj wiceministra rodziny i polityki społecznej, pan Paweł Wdówik. Powiedział, rząd musiałby przeznaczyć 7 miliardów, jak w mordę strzelił na renty socjalne dla 291 tysięcy złotych. I kropka. I na tym powinien zakończyć. Ale powiem tak, no może nie ma pieniędzy, a gdzieś jest 22 miliardy z Funduszu Solidarności? No wystarczy po prostu mniej wydawać na różne dziwne rzeczy i pieniądze się znajdują. A może, no przecież nie założy niepełnosprawny fundacji, tak myślę, żeby startować w konkursie na Wille Plus. Czy też dotacje z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, gdzie słyszeliśmy o różnych dziwnych rzeczach, tam 50 milionów, tam ponad 100 milionów. No po prostu trzeba myśleć tutaj o tych rzeczywiście osobach niepełnosprawnych. Mówiła Antoni Konopka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani Natalia z Nowej Lewicy chciała się. Tak, to ja już mam kilka odpowiedzi na pana stwierdzenia. Odnośnie domów, bo to mnie zainteresowało. Tak, jest ustawa odnośnie budowania domów. Tylko ja pana zapraszam na spotkanie, nawet tutaj, na naszym podwórku, do Fundacji Dom, gdzie mógłby pan spokojnie porozmawiać z rodzicami osób niepełnosprawnych, dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy boją się, co będzie z ich dziećmi, jak oni oczy zamkną. Tutaj
tutaj państwo nie wspiera, tutaj już państwo nie jakby w żaden sposób nie stara się pomóc, ponieważ przepraszam, uciekło mi słowa. Do czego zmierzam? Przede wszystkim osoby niepełnosprawne nie chcą nachapać się, żeby dostać pieniądze, tak? Chcą godnie żyć, funkcjonować w społeczeństwie, być pełnoprawnym obywatelem. Gro osób niepełnosprawnych ma możliwość podjąć zatrudnienia. Opiekunowie osób niepełnosprawnych mają możliwość pracować, natomiast jeżeli podejmą pracę, świadczenie zostanie im zabrane, tak? Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, że rozszerzenie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych to też jest jakby rozwój gospodarki, tak? Bo to wraca w podatkach. Wracając jeszcze do samych świadczeń osób niepełnosprawnych, proszę mi powiedzieć, czy państwo mają styczność z takimi osobami z niepełnosprawnością? Ja mówię o głębokiej niepełnosprawności, nie mówię o lekkiej, o której pan mówił, że spokojnie sobie w życiu poradzą. Natomiast przede wszystkim... Ja pokazałem trzy. Tak, pan mówi o trzech niepełnosprawnościach, tak, ale ja się odnoszę jakby do tej stricte głębokiej, ponieważ te rodziny są najbardziej narażone na braki finansowe. Ile mamy osób chorych na SMA? Proszę mi powiedzieć, czy ludzie muszą żebrzeć w własnym kraju o to, żeby uratować swoje dzieci, tak? Mówię. Ile jest takich osób, które chciałyby godnie żyć? Tutaj sam strajk trwał 19 dni, tak? Znieczulica była totalna. I powiem szczerze, że te osoby niepełnosprawne nie chcą wybić się, czy ich rodzice, tak jak akurat tutaj był zarzut do pani posłanki, tak, Koalicji Obywatelskiej, ona przez całe swoje życie, odkąd narodził się jej syn, dbała o niego. Czy ona wtedy wybijała się, żeby politycznie tworzyć... Pozwólmy pani Natalii odpowiedzieć, bo tak. Program powoli dobiega końca. Jeszcze jakieś dwie minutki, także proszę. Pani Natalio, dlaczego ona wcześniej nie protestowała, tak? Gdzie były dużo mniejsze pieniądze? To jest, nie, wcześniej nie protestowała. Gdzie były dużo mniejsze pieniądze, nie oblegała Sejmu. Mi tylko o to chodzi, odnosząc się do pani Hartwig. W ogóle nie chciałbym poruszać tematu pani Hartwig, bo uważam, że tam niech robi, a ma syna niepełnosprawnego w stopniu głębokim, więc nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, natomiast nie zgadzam się, no, bo nie uważam, że to jest zasadne. Fajnie jakby walczyła od już za innych rządów i wtedy miałaby tą kartę, która by... Ale nie chcę, bo ja bym się chciał merytorycznie odnieść. Sekundę. Tak, merytorycznie bym się chciał odnieść. Nie mówi i używanie czegoś takiego, pani Natalio, że ktoś się chce nachapać i że osoby niepełnosprawne się chcą nachapać. Proszę nie wprowadzać w debatę czegoś takiego, bo nikt czegoś takiego nie podnosi. To jest zabieg socjotechniczny niestosowny. Więc to jest nieprawda. Ja od samego początku tu mówiłem jasno i wyraźnie. Trzeba zwiększać zaangażowanie i pomoc osobom niepełnosprawnym. To, co my robimy jako rząd, to są tylko kroki, które muszą być zwiększone. To po pierwsze. Tutaj do pana radnego odnosząc się, 300 tysięcy. Jeżeli rządowi by nie zależało na ludziach, tylko by się sugerował, tak jak pan radny wskazał, tylko ludźmi, to faktycznie nic by nie robił. Ale tak nie jest, bo właśnie rząd się przejmuje każdym człowiekiem i dlatego nawet, bo to właśnie dla każdego poszczególnej osoby. I czy to jest 300, czy to jest 30, czy to jest 1 300 000, próbuje znajdować rozwiązania. I to jest to, o czym żeśmy mówili. Wprowadzenie tych trzech stopniowych, to już kończę, już trzech stopniowych tych ustawy, które powiedziałem, zwiększanie, a to, że ja powiedziałem, że faktycznie mamy wprowadzanie jedni z najlepszych w Europie, no to taka jest prawda, to cieszmy się, że Polska też ma rozwiązania najlepsze w Europie. Proszę pamiętać, jak poseł Klińska zachowała się względem osób niepełnosprawnych. Dwa zdania po prostu. Nie pamiętam pan, jak była poseł Klińska, bo już kończymy. Że tak powiem, zachowała się dwa zdania na zakończenie, czy już temat? Gdzie państwo? Proszę pani Natalio, naprawdę. Nie wyczerpiemy tematu dzisiaj. W związku z tym ja pozwolę sobie i zaprosić na spotkanie dzisiaj. Spotkanie z Krzysztofem Hetmanem, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, niemodny 15. Wykorzystał te dwa zdania, dobrze. Korzysta. Tomasz Krupa od domu. Można dopytać oczywiście. I Opole, Biblioteka Publiczna. Dziękuję bardzo, to był Antoni Kanowka. Wszystkich Opole. I Tomasz Krupa od nowa. Pani Michale, może pan mi akurat potwierdzi? Dodatek pielęgnacyjny, gdzie akurat jest pobór do dodatku pielęgnacyjnego, umożliwia podjęcie pracy. Mam akurat też pracę na tym, żeby akurat dopuścić właśnie podjęcie
miesięcznie pracy zarobkowej bez utraty dodatku pielęgnacyjnego. Panie Antoni, bardzo fajnie, że akurat najbliższy okres programowania, nowe środki unijne, z których też korzystamy, mówimy o domach akurat dla osób starszych, niepełnosprawnych, też to wchodzimy akurat tutaj rząd, współpraca akurat z środkami unijnymi. Ale Dziękuję bardzo, mówił Tomasz Krupa-Zadnowy. Może będzie okazja też o tym powiedzieć. Antoni Konopka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Pani Natalia Podmostka z Nowej Lewicy. Dziękuję. Dziękuję. I Michał Nowak, Polskie Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo serdecznie. Cała rozmowa na radio.opole.pl.